Dobra, skończyłem Wukonga, ale ponoć nie wszystkim poszło tak łatwo, więc w oczekiwaniu na pełną reckę kilka rzeczy, które miło byłoby wiedzieć od samego początku. Tip numer jeden. Najpierw coś dla tych, którzy lubią sekrety. Black Myth Wukong jest nimi przepełniony i niektóre bardzo łatwo przegapić. Osobiście byłem bardzo zawiedziony, gdy w pierwszym akcie znalazłem wodospad, a za nim nie kryła się sekretna jaskinia. Ale moment. W drugim akcie znajdziemy pewnego bossa, który jest dużym gryzoniem. Na jego arenie znajduje się ściana, która różni się od wszystkich innych i mam wrażenie, że w całej grze nie ma drugiej takiej. Jeżeli podczas walki boss przypadkiem uderzy w nią swoją szarżą, to ściana pęknie i otworzy się przejście do sekretnego poziomu. Ale nie martwcie się, jeżeli ubiliście już tego bossa, to wystarczy, że podejdziecie do tej ściany i użyjecie ducha, który zadaje duże obrażenia. W środku znajdziemy skrzynię, a w niej pewien przedmiot. Łuski. Tych łusek możemy użyć w pierwszym akcie przy wodospadzie i w drugim przy ścianie spadającego piasku, by otworzyć przejście do tajnego bossa. Jeżeli znaleźliście dla nich jeszcze jakieś inne zastosowanie, to dajcie znać. Tip numer 2. Nie zapomnijcie wybrać efektu pasywnego relikwii. Na koniec każdego aktu zdobywamy jedną z relikwii Wukonga. Problem w tym, że gra nie mówi nam, że powinniśmy wejść w menu relikwii i wybrać efekt pasywny. Wystarczy wejść w drugą zakładkę, wybrać relikwie, przeczytać pasywy i wybrać ten, który nam odpowiada. Tip numer 3. Zielone duszki na mapie. Grając w Wukonga możecie zobaczyć na mapie gdzieniegdzie małe zielone płomyki. To duszki, które możemy wchłaniać po spotkaniu pewnego NPC-a. Przez długi czas myślałem, że to tylko znajdźki zawierające walutę. Ale za pewnym razem zdałem sobie sprawę, że jeżeli nasza tykwa nie jest pełna, to wchłonięcie takiego duszka oddaje nam jedno użycie. Tip numer 4. Różne efekty tykw. Nasza podstawowa tykwa nie ma żadnych dodatkowych efektów. Te mogą mieć bardzo pożyteczne bonusy albo przydatne właściwości w konkretnych sytuacjach. Pamiętajcie też, że każda z tykw ma miejsca na dodatkowe składniki. Możemy je zmieniać w menu ważenia, a niektóre z tych składników mają bardzo ciekawe efekty. Na przykład żądło śmierci, które nas otruwa. I tip numer 5. Medytacja. Punkty medytacji to technicznie znajdźki, które dają nam iskry, pozwalające rozwijać nasze talenty. Te, które odkryliście, możecie zobaczyć w dzienniku. Jeżeli którąś ominęliście, to nie martwcie się. Niektóre odblokowują się po pokonaniu ostatniego bossa danego rozdziału. Okej, na dziś to by było na tyle. Lecę robić reckę i zbierać następną paczkę tipów dla was. Także wracajcie do małpowania i powodzenia. Jeżeli wam się podobało, to na dole jest przycisk subskrypcji i dzwonek, a mnie znajdziecie prawie codziennie wieczorem na Twitchu. Trzymajcie się ciepło, ciasno i bezpiecznie i zobaczymy się następnym razem.